Dobry wieczór Państwu. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła nową ordynację wyborczą. Ordynację tę zgłosił poseł John Sarbanes, który raz jest podawany jako członek Partii Demokratycznej, raz jak republikańskiej, ale nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest, że głosował za impeachmentem Trumpa, ponieważ oświadczył, Trump stanowił zagrożenie dla instytucji demokratycznych w Stanach Zjednoczonych. No więc Sarbanes postanowił bronić tych instytucji demokratycznych. A jak? Nowa ordynacja liczy 791 stron, więc omawianie całości nie ma sensu. Wystarczy tylko poświęcić trochę czasu tym punktom, które legalizują bezprawie. To znaczy legalizują likwidację wolnych wyborów. Jeśli ta ordynacja zostanie zaakceptowana w Senacie, a pamiętajmy, że w Senacie demokraci mają faktyczną większość, bo po pierwsze decyduje przewodniczący Senatu, jeżeli w wypadku, jeżeli głosy rozkładają się porówno, a po drugie to przecież jest kilku posłów, znaczy senatorów republikańskich, którzy popierają demokratów, chociażby jak Mitch McConnell. I teraz zauważmy, jak została ta nowa ordynacja skonstruowana. No, jeżeli rzeczywiście wejdzie w życie, no to będzie to realizacja zasady raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy. Po pierwsze, dotychczas było tak, że wybory organizowały poszczególne stany i każdy stan miał tak naprawdę własną ordynację wyborczą. Teraz to się kończy. Ordynacja ma dotyczyć całych Stanów Zjednoczonych. A jeśli jakiś stan, parlament stanowy będzie chciał przegłosować zmiany w tej ordynacji, to musi wcześniej uzyskać zgodę rządu federalnego, czyli Joe Bidena, Kamali Harris i tak dalej. Także nawet parlament federalny, Izba Reprezentantów nie musi się wypowiadać, ani kongres jako całość, tylko decyzja może pochodzić od rządu federalnego, co oznacza, że tak naprawdę żadnych zmian na poziomie stanowym być nie może. Punkt drugi, bardzo ważny. Dotychczas było tak, że jeżeli dochodziło do jakichś nadużyć, to najpierw składano pozwy do sądów stanowych. W tej chwili będzie tylko jeden sąd, sąd dystryktu Columbia, który będzie władny rozpatrywać pozwy dotyczące zastosowania tej ustawy lub problemów z niej wynikających. Otóż sąd dystryktu Columbia, czyli tam, gdzie jest Waszyngton, stolica państwa, no to jest oczywiście pod całkowitą kontrolą demokratów. Czyli demokraci zagwarantowali sobie tak naprawdę decyzje dotyczące systemu wyborczego. Oczywiście ferowania wyroku. I teraz jak mają wyglądać te wybory? No więc przede wszystkim rozszerzono wybory korespondencyjne, czyli te, które dają możliwości największych fałszerstw. I o ile, jak poprzednio mówiłem, w stanie Georgia uchwalono ordynację, która mówi o tym, że muszą koperty z głosami nadejść na 10 dni przed dniem wyborów, to według tej ordynacji koperty mogą nadchodzić do 10 dnia po wyborach. Czyli w dniu wyborów patrzymy, kto wygrał i tam, gdzie przedstawiciel Partii Demokratycznej przegrał, no to dosypujemy głosów i już mamy, głosów korespondencyjnych oczywiście, i już mamy wynik taki, jaki chcemy. Mógłby ktoś powiedzieć, że przecież osoby głosujące korespondencyjnie albo online, internetowo muszą się identyfikować. Nic podobnego. Wszelkie postanowienia dotyczące identyfikacji wyborcy zostały zniesione. To jest naprawdę kuriozum. Po pierwsze, w 50 stanach wprowadzono rejestrację wyborczą online. Co jeszcze nie byłoby tak katastrofalne, gdyby nie sprawa taka, że niewymagane jest zdjęcie ID czy identyfikacyjne. Tak naprawdę do identyfikacji wyborcy wystarczy jego oświadczenie na honor, że jest tym, za kogo się podaje. Czyli jakbym się podał za Pimpusia Sadełko, to mógłbym się zarejestrować, nie byłoby żadnych problemów.
Co więcej, nie wolno przechowywać potwierdzeń, że ktoś nie ma obywatelstwa albo nie może głosować, jeżeli by jakaś instytucja taką decyzję podjęła. Tak naprawdę wyborcy nie będzie można zidentyfikować, to znaczy wprowadzono taki system, który powoduje, że głosować może każdy wielokrotnie, ponieważ po pierwsze nie wolno identyfikować wyborców według adresu. Po drugie, nie wolno wprowadzać weryfikacji krzyżowej list wyborczych, czyli nie wolno porównywać list wyborczych z różnych stanów. To oznacza, że ktoś, kto nie jest obywatelem, bo oczywiście nie wolno sprawdzać, czy ktoś jest obywatelem, czy nie, może się zarejestrować w 50 stanach, nawet pod tym samym nazwiskiem, bo przecież nie będzie weryfikacji krzyżowej. Jak jest bardzo ostrożny, to pod różnymi, to nie ma znaczenia. I wysłać 50 kopert do komisji wyborczych. Więc takiego systemu naprawdę jeszcze nikt nie wymyślił. Tutaj wszelkie próby na przykład wykreślania osób, które nie mają praw wyborczych, są zakazane po prostu. Więc głosować może każdy. No i teraz widzimy, dlaczego demokraci otwierają granice dla imigrantów, ponieważ wszyscy ci imigranci będą głosowali oczywiście dla demokratów. Posiadanie praw obywatelskich nie ma już w tej sytuacji żadnego znaczenia, ponieważ był to najważniejszy punkt. Obywatele mogli głosować, nie obywatele nie. W tej chwili ta różnica została zniesiona. Poza tym wymagana jest rejestracja również osób poniżej 18 roku życia. Nie wiem, czemu to ma służyć, być może chcą obniżyć wiek wyborczy. No ale w tej sytuacji, kiedy nie trzeba się identyfikować i można się zarejestrować nie będąc pełnoletnim, no to otwiera po prostu kolejne możliwości fałszowania wyborów. Także tak naprawdę będzie głosował każdy i będzie mógł głosować wielokrotnie. Wszyscy pamiętamy z rewolucji francuskiej Komitet Ocalenia Publicznego, Comité de Salut Public. No i teraz też powołano instytucję, no bo przecież nad demokracją musi ktoś czuwać. Więc zgodnie z zasadami dialektyki nazywa się ta instytucja Komitet do Spraw Ochrony Instytucji Demokratycznych. I co będzie ten komitet robił? No mniej więcej to, co czeka, tylko w takim lżejszym wymiarze. To znaczy będzie ścigał osoby, które będą rozpowszechniały mylne informacje na temat wyborów. To zupełnie jest kalka z małego kodeksu karnego, gdzie groziło więzienie za rozpowszechnianie fałszywych informacji godzących w ustrój PRL. No więc tutaj, jeżeli ktoś napisze, że doszło do fałszerstwa wyborczego na przykład, no to będzie rozpowszechniał mylne informacje i w związku z tym będzie podlegał karze, a pilnował będzie całej sprawy ów Komitet do Spraw Ochrony Instytucji Demokratycznych. Także mamy tak naprawdę organizację bolszewicką, która wprowadza system dyktatury. I to jest dopiero pierwszy krok. Pamiętajmy, że właśnie została przyjęta ustawa ograniczająca możliwości zakupu broni. To wszystko idzie w jednym kierunku. Oni nie mogą oczywiście jedną ustawą pozbawić obywateli prawa do posiadania broni, ale będą to robili stopniowo. I co najważniejsze, otóż drogą demokratyczną, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, to nie będzie można jej zmienić i nie będzie można wygrać żadnych wyborów. Stąd uważam, że pan Artur Kalebarczyk, który twierdził, że w nowych wyborach, prawda, jak przypilnują ordynacji, to republikanie wygrają. No więc nie wygrają, bo jak przypilnują ordynacji, jeśli demokraci mają większość w obu izbach i mogą uchwalić ordynację, jaką chcą, a ta właśnie HR1 daje im dożywotnie sprawowanie władzy. A
A teraz przejdźmy do już stricte polityki, chociaż międzynarodowej, chociaż jedno i drugie się z sobą łączy, no bo władza demokratów oznacza, że to ich polityka zagraniczna będzie realizowana. Pierwsza sprawa to Chiny. Widzieliśmy już akcję propagandową ze strony demokratów, mówiącą o tym, jak to strasznie będą rywalizowali z Chinami i Chiny stanowią zagrożenie. Teraz Blinken się wypowiadał, czyli sekretarz stanu, na temat sytuacji w Hongkongu, gdzie właśnie Chińczycy ostatecznie zaaprobowali ustawę, która nadaje władzom chińskim prawo decydowania, kto będzie kandydował w wyborach w Hongkongu. To znaczy daje prawo weta, no czyli prawo decydowania, kto będzie mógł zostać wybrany. Przedtem mówił o Ujgurach, ale to wszystko jest jakby sfera propagandy. Natomiast faktyczna polityka toczy się gdzie indziej. W tej chwili Blinken pojechał, czy też jedzie do Japonii i Korei Południowej i jak będzie wracał 18 marca, spotka się Iwan Korejcz na Alasce z bardzo ważnym dyplomatą chińskim, Ying Jieqi, który jest członkiem Politbiura, odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Blinkenowi będzie towarzyszył Jack Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa. No i zobaczymy, czy te rokowania coś dadzą, czy nie. Myślę, że fakt, że Chińczycy w tej chwili wprowadzili tę ustawę dotyczącą wyborów w Hongkongu, no pokazuje, że demonstrują postawę twardo i ustępować nie będą, no bo niby dlaczego mieliby ustępować wobec kogoś, kto demonstruje swoją słabość. Mam na myśli demonstrowanie słabości w działaniu, a nie w gadaniu. To samo zresztą dotyczy spraw Nord Streamu. Mówi się znów o amerykańskich sankcjach wobec Nord Streamu, ale tak naprawdę nie ma znaczenia to, co Kongres ostatecznie uchwali, tylko jak te uchwały będą stosowane. A moim zdaniem nie będą stosowane, bo sankcje wymagałyby represjonowania firm niemieckich, a przecież linia Bidena polega na porozumieniu z Niemcami, czyli ustępstwach wobec Niemiec. I kolejna sprawa, my tutaj zajmujemy się Ameryką, a tymczasem po cichutku przygotowują się zmiany w Syrii. Otóż jeden z generałów, niejaki Manaf Tlas, który należy do najbliższego kręgu współpracowników Asada, udał się do Moskwy, gdzie rozmawiał z Ławrowem. Jednocześnie Turcja zaproponowała normalizację Izraelowi. Pamiętajmy, że Turcja jest przeciwnikiem rządu Asada, a jednocześnie jest w konflikcie z Izraelem. Wszystkie te rozmowy i zabiegi wygląda na to, że mają na celu ograniczenie wpływów Iranu. To znaczy Rosjanie chcieliby ograniczyć wpływy Iranu w Syrii i w tym celu muszą wywrzeć nacisk na Asada. Ograniczenie tych wpływów byłoby w interesie oczywiście Izraela, no to byłoby już porozumienie izraelsko-rosyjskie, ale po drugie jakoś zmarginalizowanie Asada pozwoliłoby również na zacieśnienie współpracy rosyjsko-tureckiej, ponieważ niezależnie od pewnej rywalizacji między obu państwami na Kaukazie, która polega na tym, że Rosja musi ustępować Turcji miejsca na Kaukazie, to jednak Turcja dla Putina jest bardzo ważnym sojusznikiem, wartym, że tak powiem, świeczki. I tutaj to ograniczenie wpływów Iranu i próba izolacji Iranu moim zdaniem ma na celu zacieśnienie stosunków z Turcją z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście współpracę z Izraelem i koszty tego wszystkiego będzie musiał zapłacić Asad, ale żeby je zapłacił, no to musi zrezygnować z pomocy Iranu. Czy Rosjanie to robią dlatego, że spodziewają się jednak porozumienia irańsko-amerykańskiego i wtedy nie wiadomo, jak sprawy się posuną dalej? Czy też korzystają tylko z okazji i izolują Iran? No ale wszystko wskazuje na to, że tak zachwalana przez pseudoekspertów koncepcja sojuszu trzech, Rosja, Turcja, Iran, jest po prostu fikcją, jak zresztą uważałem od początku. Pozycja Turcji
i Rosji w Syrii raczej się umocni. Tego się należy spodziewać, no bo Asad jest skazany na pomoc rosyjską. Rosjanie dążą do powołania nowego rządu w Syrii, który składałby się z przedstawicieli wszystkich wspólnot, w tym również Kurdów. No, zobaczymy, jak Amerykanie na to zareagują. Amerykanie, którzy przecież ograniczyli swoją pomoc dla Kurdów i zgodzili się na tę strefę kontrolowaną na granicy syryjsko-tureckiej przez wojska tureckie. Jednocześnie 23 marca będą wybory w Izraelu. Tutaj chciałem przypomnieć, że kiedy powstawał rząd, no to była taka umowa między Netanyahu a Gantzem, szefem opozycji, że najpierw Netanyahu będzie 2 lata premierem, a potem Gantz. No oczywiście z góry było wiadomo, że Netanyahu żadnego słowa nie dotrzyma. Okres Netanyahu powoli zbliża się do końca, więc rozpisał nowe wybory. Nie rozwiążą one jednak problemów, dlatego że w dalszym ciągu Likud może liczyć na 27 do 29 miejsc w parlamencie, czyli tyle samo, co dotychczas miał. Siły są w dalszym ciągu wyrównane. Jedyne, co może pomóc Netanyahu, żeby wygrać te wybory, no to jest oczywiście propaganda zagrożenia ze strony Iranu. Jeśli ona nie da rezultatów, no to znów dojdzie się do sytuacji, w której Netanyahu i cztery partie znajdujące się w sojuszu z nim i partie lewicy, między innymi Yesh Atid, bardzo lewicowa partia, jest przyszłość, przyszłość istnieje, może tak by przetłumaczyć, będą miały wyrównane siły w parlamencie. Także Netanyahu pozostanie, widać, że jest nieśmiertelny i chyba już nigdy nikt nie będzie premierem poza Netanyahu. I tego się należy spodziewać, a oczywiście władzę Netanyahu oznacza sojusz Izraela z Rosją. Dziękuję Państwu.